pod prąd! Idź pod prąd! Idź pod prąd! Dominik Drgałski. Jutro piękny jubileusz. 99 maratonów. Było ciężko? Zależy, gdzie i kiedy. Jak wyglądał ten pierwszy maraton? To taki zwrotny punkt się maratończyka. No, byłem podekscytowany jak zawsze. Każdy maraton to dla mnie jest wyzwaniem i cieszę się, że ukończę. A z jakim czasem ten pierwszy maraton? Na 4 godziny 5 minut. A rekord życiowy? 3 godziny 31 minut, tam 45 sekund. Dwa razy to powtórzyłem i stanąłem na tym czasie. A który z tych maratonów był najbardziej szczególny? Jakiś wyjątkowy? Pierwszy mi się zdaje i berliński, bo pierwszy raz widziałem taką masę ludzi razem biegnących, 35 prawie tysięcy ludzi było. Gdzie biegałeś głównie? W Polsce czy za granicą? No 3/4 to Polska i później resztę Czechy, dwa w Niemczech. Czechy i Słowacja, przepraszam. Czy były jakieś ultramaratony? Planujesz może? Nie, raczej nie. Może w przyszłości, ale jeszcze. Cieszy mnie to, co robię teraz do dziś. Powiedz, w jakim czasie nabiegałeś te 100 maratonów? No jutro minie mi 4 lata, 9 miesięcy. I co dalej? Będzie 200? No, na pewno będzie, ale nie wiem kiedy. Na pewno nie w takim tempie, bo to jest za szybko i muszę się nacieszyć innymi jeszcze biegami, typu pół maratonu. No cóż, życzymy Ci powodzenia i do zobaczenia jutro na trasie. Dziękuję. Wielkie gratulacje. Dziękuję. Wielki człowiek, wiele maratonów. Wczorajszy w zeszłym tygodniu. Moim zdaniem Polska, jak tutaj mamy właśnie tą dziewczynę, która w zeszłym roku przebiegła 19 maratonów. Biegnie dalej, ale dobra, ale teraz Dorota, to jest człowiek orkiestra, drugie miejsce w półmaratonie, Grzesiu Maczyński, koleja z Bydgoszcz. Dalej Janusz. Już go masz? Mam. Krywał Janusz minął. Grzesiu Maczyński od 20 lat w bardzo dobrej formie sportowej. Grzesiu, ty, ale ja się od 80 lat pamiętam, jak ty zapierdzielałeś. Krzysiu Będkowski, 198. Najlepszy policjant, proszę Państwa, z Chełmna i okolic, czyli z Torunia. Tak. Z numerem 167. A tutaj, no i zobaczcie, jak się kolejarze podzielili. Teraz żółte koszulki, czerwone koszulki mają. Ja już ich nie poznaję. Organizator setki w Kaliszu. I wielu, wielu innych biegów z numerem 32 Wojtek Ruszczyński z Bełchatowa, z numerem 80 Stefan Kaliński, który kończy półmaraton, z numerem 93 Drażyna Wit, pewnie też kończy półmaraton. Widzę, że zadowolona, czyli rzutem na taśmę Drażyna kończy. Która wygrała maraton tańca 48 godziny, no więc Paweł, właśnie Miłosz, Kasię, no co ja mogę więcej powiedzieć? No jestem bardzo szczęśliwy, że pewnie będzie biegała połyka naszego Idura wrocławskiego zawodnika. Gruzem gdzieś tam się schował z tyłu. I nasz jubilat, Dominik Drygalski, Dominik. Tak, bardzo. Gratulacje. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Gratulacje, kilka słów dla serwisu maratończyk.pl. A proszę, słucham bardzo. Czy jakieś pytania, czy od razu... Jak się biegło? Kilka słów historii. A biegło się bardzo dobrze. Historia to już setny maraton, prawda? Tutaj tego pana. A biegało się bardzo dobrze. No tutaj treningowo razem z trenerem zdecydowaliśmy, że wystartujemy w Marzonie Gosinie. Treningowo. Jak oceniacie trasę pierwszego maratonu wokół kanału Bydgoskiego? A trasa bardzo ładna, widowiskowa w lesie.
oczywiście. Mało ludzi, mało kibiców na trasie. A to ze względu pewnie dlatego, że w parku daleko i zimno. Oceniam bardzo dobrze. Gratuluję w takim razie. Dziękuję bardzo. I życzę sukcesu w następnych biegach. Dziękuję bardzo. A 90. maraton Jurek Dyka biegnie 90. maraton. Biegają razem Berchold Andrzej z Bydgoszczy. No jakżeś może być gratulacje od kolegów. Dominiku, ukończyłeś swój setny maraton. Kilka słów dla serwisu maratończyk.pl. Jak się biegło? Bardzo ciężko, bo to nie przygotowany jeszcze jestem do sezonu, ale jestem szczęśliwy, że ukończyłem go i to co więcej mówię, będę następną setkę składał od 1 kwietnia już w Bratysławie. No będziemy śledzić twoje poczynania w takim razie. Gratulacje. Ale nie obiecuję, że poprawię wyniki, bo zawsze będzie to samo, takie szłapanie na 4 godziny. Dziękujemy. Proszę bardzo. Witamy szczególną osobę, brata Dominika Drygalskiego, który tutaj był kucharzem nadwolnym w trakcie maratonu, setnego maratonu Dominika Drygalskiego. Jakie menu przygotował dla biegaczy, biorących udział w maratonie? Gęsta grochowa i kurczaczki. I do tego surweczka. Pyszne ciasteczka. I pierogi. I pierogi, które niestety już nie ma. O. A, to jest. No proszę. Czekają na tych, którzy jeszcze są na trasie. Jeżeli schowasz. Proszę.